Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć. Zapraszam was na kolejny odcinek z Steve Canals. PlayStation 4 Mass Transit, teraz tak się trochę zapchałem. Kolejny odcinek, ostatni był live, długi. Dzisiejszy odcinek się pojawia, jak widzicie, trochę później. No bo Industries i takie tam, teraz się głównie tym teraz zajmuję. Choć, no, szczerze powiedziawszy, duszą zawsze je będę z tą serią. I tak, trochę przesunąłem tutaj drogę, bo tu trochę to było zbyt, no zbyt. I tak, tu będziemy robić rondo, ale tym się za chwilę zajmiemy. Gdyż najpierw, pierwsze co to będzie trzeba postawić, to mamy postawić duży tu dworzec tuż za tym. I się teraz zastanawiam, jak ja zawsze mam problem jakieś. Czy go postawić sobie tak po prostu tutaj, czy zrobić dla niego trochę oddzielną drogę. No i nie wiem. No i powiem szczerze, że nie wiem. Chociaż w czystej teorii, jeżeli byśmy go trochę oddalili, co nie? To tak, po pierwsze, możemy postawić, nie, no, to możemy postawić gdzieś indziej, bo się zastanawiam, czy to jest sens stawiać traki, ale ten dworzec naprawdę dobrze sobie radzi. Bo się zastanawiam, czy postawić taki dworzec, jak tutaj mamy, czy taki dworzec, jak... Nie, taki tu jest autobusowy. O, coś takiego. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, co by tutaj lepiej pasowało. Ale może taki, tak. Żeby nie było aż tak dużo takich takich samych. Chociaż plus jest jeden tego. Czekaj, daj, stawimy. Tego, jak stawiamy, że on ma wyjazdy i wjazdy autobusów po dwóch stronach, jeśli aż tak to bardzo nie krykuje. No, 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 dobra. Swoją drogą, rzecz, której tutaj zapomniałem, a tu miało być jako... Teraz tak sobie to myślę. Rzecz, która tutaj by się przydała, no tak według mnie, to tak. Czekaj. Tutaj są nasze wspaniałe biokopuły, okej. I tutaj, tu są te wysokie budynki, których bym się chyba nie pozbył. Dobra. I tak. Okej, dobra. Pauza. Budując napięcie. Ja tu mam swój patent. Tego możecie już kojarzyć trochę, bo wiemy, tutaj znacie, tak? Oczywiście reklamy się zaczynają. Nie wiem, czemu nie, zawsze jak zaczynamy odcinek, to jest reklama. Wyłącz oczywiście linie pomocnicze i to w dół. Tak zwane G. Dobrze, rozumiem, że jeszcze masz problem. Dobra, tutaj, może być. I czy ty mi tu teraz, kurde, no właśnie. To było trochę do przeczucia. To było trochę do przeczucia, że ty mi tu nie będziesz chcieć wejść. Ale dobra. Ale ja się nie poddam. Ja tak łatwo nie poddam się. Spróbujmy teraz tutaj postawić. Chociaż teraz tak się zastanawiam. Co z tego, że tutaj to postawię? Dobrze, nie. Okej. Skoro nie trzeba to teraz przynieść. Tak, jak może zauważyliście, chcę tutaj wstawić kolej linową. Dobrze, zaraz tym się zajmiemy. Przy okazji taka trochę odskocznia od tego, co wcześniej zrobiliśmy. Dobrze, jeżeli to sobie tu wyburzymy, okej, co nie. Na razie jeszcze tutaj aż tak bardzo nie mieszam. Stąd zrobimy sobie tu... Nie, czekaj. Stąd, czekaj i... Damy sobie tu taki zakręt. Dobra, czekaj, nie, wróć do drogi. Teraz włącz to i to. I budynek jest podpięty. Okej, wspaniale, o to mi chodziło. I tutaj możecie wytacać. Wysłanego chciałbym trochę dać, żeby był niski teren, ale jest inna dzielnica, więc już na razie z tym nie będziemy grać. Dobra, to powinno nam pomóc. Tu jest jedyny ten problem. Tu wyłączmy siatkę. W sensie kontrolę. I siatkę również. Dokładnie. Tak, bo siatka jest akurat zabójcza co do tego. Tak samo... Czekaj. Jak odcinkowe. Kurczę, tu trzeba wszystko wyłączyć, z tego co ja teraz widzę. Dobrze. Jeżeli pójdziemy sobie tu... Czekaj, może to trzeba po prostu trochę podnieść? Nie. A może tutaj trzeba trochę po prostu podnieść? Okej, też mnie zbyt bardzo nie lubisz. Dobrze, dotąd. Okej, dobra, tu mogę sobie... Mogę się nawet zgodzić.
chciałem po prostu zrobić jakąś taką drobną, małą komunikację, która tutaj będzie wewnętrznie jeździć. Dobrze, o ile tutaj sobie to w miarę możemy jakoś puścić jeszcze, tak tu trzeba zrobić drogę, niekoniecznie wiem od której strony. No ma, niech będzie na razie tutaj. Włącz linię. Ciach, 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 okej, wspaniale. I tak, mamy opcję albo tu, albo gdzieś tu. Dobra, na razie sobie zróbmy gdzieś tutaj. I czekaj, bo tutaj musi to być na dole koniecznie. Tak, 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 tak. Dobra, daj to. Nie. To nie ta opcja, to to. Prędkość jest niby duża, ale dobra. Dobra. Czujnik sesmiczny mi się za chwilę zmienimy. Daj tę drogę jeszcze raz. Wiesz, ono nam powinno poskoczyć do tego, świetnie. I tu sobie postawmy gdzieś na takiej jakiejś tam odległości od tego, o, proszę bardzo. Je, żeby nie było, tutaj wyłączam oczywiście światło od razu. Przy okazji to jakieś budynki, można jakieś tam policję i takie, tego typu rzeczy poustawiać. Dobrze. I stąd, z tego co rozumiem, jest nieprawidłowy kąt. Dobra. Mniej więcej zrozumiałem. Ale mi podchodziło o to. Dobrze. Tu sobie to tak może pójść do góry. Czekaj. Ja nie widzę tego słupa. O! Jeszcze wyżej i tutaj się połączy. Powinno to w miarę dobrze działać. A tutaj będzie oczywiście podłączenie do wiadomej rzeczy. Dobrze, już się robi noc. Przyspieszmy sobie trochę czas, żeby aż tak szybko się to nie robiło noc i szybko wróciło to, co było przed chwilą. Tutaj z fanegą też trochę wyrównę. Dobra, teraz powinno to w miarę całkiem ładnie wyglądać. Postawmy sobie budynki jakieś tam podstawowe. Okej, okay. Z tego co pamiętam, tutaj już stawialiśmy wczoraj. Więc nie ma co tu zbytnio już stawiać. Okej, okay. Jeśli już, to krematorium nigdy za mało. To akurat fakt. To jest akurat fakt, którego nie da się zaprzeczyć. Tak samo, tylko to mi trochę tutaj zepsuje marże. Ale spalarnia tutaj... Nie. Bo też gdzieś śmieci trzeba wysyłać, co nie? Ale może bez przesady. Dobrze, nie. Tutaj to jest za duże. Możemy postawić małą straż pożarną tutaj. Okej, daj to. Okej. I jeszcze policja. Tak, żeby to jakby coś tutaj ochronić przed czymkolwiek, co by tutaj się miało wydarzyć niepożądanego. Dobra, to tutaj to w miarę dobrze działa. Co wy tutaj nie zrzędzicie na wodę? No dobra, może rzeczywiście nie wszędzie jeszcze dałem wodę, ale to się wiąże z tym, że jestem tutaj trochę zrobiony i szybko chcę to zbudować, żeby ładnie wyglądało. Samego mecz przed chwilą graliśmy. Czy nawet gramy jeszcze. O, gramy mecz. Dobrze, wspaniale. Podnieść? Nie, na razie nie będziemy podnosić tutaj nawet cen. Dobrze, co ja tutaj chciałem zrobić? Dać drogę. Ponieważ tu będzie dworzec, co nie, to on musi mieć swoją własną drogę, po której bambaje, czyli tramwaje, nie mają prawa jeździć. Czemu? Ano bo tramwaje są fajne, dopóki nie dają korków. A ponieważ z dworca zawsze już, a ich trochę zbudowałem, tego typu, wyjeżdża mnóstwo samochodów, no to musimy to zrobić w ten sposób. Dobrze. I tak, teraz pytanie. Mamy dwie opcje. Możemy A. Wmontować tutaj to. To jest dobre rozwiązanie. Tylko musi to być w tym kierunku, nie może być w ten sposób. I się nad tym trochę zastanawiam. To chyba byłby dobry pomysł. Wiecie co? Tak. Dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Bambaje najwyżej sobie wciśniemy trochę w inny sposób tutaj. Bo bambaje oczywiście będą tutaj. Nie wiem jeszcze jakie tutaj wciśniemy, żeby tutaj w ogóle zaczęły jeździć. Ale będą. Na razie jeszcze ich nie ma, ale nawet jest na razie. Dobra, daj coś takiego i coś takiego. Świetnie. Dobra, skrzyżowania wyłącz. Wyłącz. I tu jeszcze tym rondem będziemy dzisiaj myśleć, żeby nie było. I stawiamy nasz duży dworzec kolejowy. W sensie to będzie ten końcowy, jakby to się zastanawia. Proszę bardzo, cieszymy się. Dobra, no i tak, tu...
Na razie to nie będę dokładnie mówić. No, mam włącznik mocniczy. Ale tu trzeba zrobić ten nasz węzeł, co mamy tam w tym drugim miejscu. No. 1400. 1140. Czekaj, daj to środkowy sobie. 1140, dobra. I na taką odległość wszystkie tory trzeba byłoby tutaj, żeby się rozjeżdżały. Czyli na przykład ten tutaj stąd. Czekaj, daj tutaj kawałek. Tu kawałek. Wow, 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 zapomniałem o tym. Megapolis, biliśmy w końcu. A decyzja architektury. No, no to się postaliśmy. Międzynarodowy port lotniczy. Dobrze, to może w kolejnych odcinkach zajmiemy się lotnictwem. I nowy kawałek ziemi. Dobrze, to też będzie w kolejnym odcinku. Ale jest, jest. W końcu dobiliśmy do końca wszystkich rzeczy. Mamy budynki unikatowe. Tym się będziemy też zajmować, bo chcę wszystkie wbić. Łuk triumfalny, 15 tysięcy w szkołach podstawowych, okej. Okay. Dobra, to tym się za chwilę zajmiemy. Popatrzymy na to. I dzieła architektury oczywiście również trzeba będzie się tym zająć, bo chciałem postawić coś nowego. I tu widzę, że jest krypta Dnia Zagłady. Krypta Dnia Zagłady to ogromny podziemny kompleks, który zwiększa efektywność działania schronów w twoim mieście. Krypta zwiększa dostęp poziomu zapasów wody i żywności oraz ilość dostępnego miejsca dla mieszkańców. Wiecie co? Ja o tym nie wiedziałem akurat. I brzmi to naprawdę ciekawie. I z tego co widzę, trzeba więcej budynków stawiać, żeby się tym zająć. Ale dobra. Muzyczka idealna. Nie, nie. Dobra, czekaj. Jakiś tutaj tylko ten podstawowy zróbmy, żeby... Ile tu jest jeszcze torów? Czekaj. Tutaj są trzy. Czyli jeszcze z jeden. A tu dwa. Czyli jeszcze jeden. Dobrze, i tutaj się później wyłącza oczywiście linie pomocnicze. I tak, tutaj się to łączy. Mogę już to zrobić w tym teraz na odcinku. Tutaj tak samo. Tutaj odjeżdża w tą stronę, dobra. Tak, te duże dworce to już mam w głowie. Problem w tym, że w wersji na PC nie mam City Skylines Mass Transit i będzie trochę problem, bo będę chciał się zająć już pociągami na dobre. No niestety. Tam aż tak dużo pieniędzy nie wydaje, jak tutaj. Dobra, no tutaj trochę mniej się mi to udaje, niż po drugiej stronie, ale dobra, nie będzie. I tutaj. Dobrze. I teraz najlepiej to jest po prostu sobie wszystkie wyburzyć. Tak, 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 okej, okay, dokładnie. Czekaj, włącz mi tu linię pomocnicze, bo tutaj widzę, że masz jakiś problem. Nie, no masz cały czas problem. Dobra. I stąd tutaj trzeba pociągnąć je przez te trzy. Tu widzę z fajnego, że już jest kolejna nasza nitka kolejowa, którą odciągnęliśmy sobie na dalszy okres. Dobra. Okej. Okay. Okay, mieliśmy od tego ciągnąć wszystkie. Ale widzę, czekaj, czy to jest dobrze. Dobra, to jest chyba w miarę równym odstępie. Tu widzę, że jest jakiś problem. Coś może źle zmontowaliśmy tutaj. Tak, chyba tak. No ale dobra, niech już będzie. Stąd tutaj, tu jest dobrze, wspaniale. Tu widzę, że mi się łapie inna nitka. A ja tutaj nie chcę łączyć innych. Tutaj jest dobrze i stąd tutaj też jest dobrze. Dobra, no i odtąd tutaj nasze pociągi. Okej. Tak, tylko trzeba zrobić to z lekkim odstępem, bo tu mi nie chcą włazić zazwyczaj. Tak jak to właśnie widzieliście. Dobra, czy jeżeli zrobimy sobie taki odstęp, to nie, to jeszcze jest za mało. Ale taki. Ile to trzeba zrobić odstępu? Dobra, tak już ci pasuje. Świetnie. Tylko czekaj, 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 czekaj. Ja tu nie chcę dobić zakrętów, żeby to było mi jasne. A tu chcę zrobić zakręt. Łatwiej. Dobra. Niech ci będzie i jest kompletnie ciemne i już nic nie widzę. Dobra, dalej będziemy się zaraz tym zajmować. Woda. Podciągnijmy sobie tak na razie całą tą wodę. Chyba tak, jeszcze deszcz pada. Świetnie, i co jeszcze? Niech jakiś meteor mi tu spadnie. Dobrze, metra w tej części miasta nie ma, ale kolej linowa jest.
tutaj. Teraz tak, możemy sobie trochę to oddalić. Nie w ten sposób. Tą drogę, bo tutaj też trzeba wstawić ten dworzec. Dworzec kolei jednoszynowej, takiej. Tutaj na pewno go nie będziemy wstawiać, ale tu bądź tu możemy go wstawić. Może tutaj, tu jest chyba bardziej przyszłościowy. Tak. Okej. Dobra, to tutaj mamy to. I tu będzie nasza kolej jedno. Tu będzie nasza kolej linowa. Ta. Tramwaje się zastanawiam tutaj wcisnąć. Dobra, dajmy sobie to tak bardziej bliżej tego. To wtedy będzie prościej z tramwajami. Dobrze, stąd trzeba to pocisnąć jakoś tutaj. A nie, tutaj jest ten. Tu jest ten nasz punkt. Czekaj, bo on tutaj trochę psuje teraz zabawę. Jeżeli cię przesuniemy tu tak. Czekaj, na przykład gdzieś tutaj, to chyba nie będzie jakiś wielki problem. Tak mi się coś wydaje. Dobrze, tu na pewno tego nie podłączymy, ale. Okej, dobra, w miarę. Nie, czekaj. Ja sądzę, że ja to mogę zrobić lepiej. Dobra, cały czas jest źle. Daj tutaj podnieść o jeden. Ciach. I ciach. Dobra, jak tam w ogóle jest zegarek? 16 minut, kurczę, jak ten czas szybko leci. Dobrze, tutaj ta nasza woda. A tu za dużo chciałem zrobić chodzić rzeczy w dzisiejszym odcinku i tak mi ten czas leci. Dobrze, dajmy sobie tutaj zrobić woda. Woda i tu woda. Dobra, niech będzie. I tutaj woda. Świetnie. Dobra, punkt komunikacyjny to jest. Od tego to mi nie powiecie, że nie. Dobrze, zrobił się dzień. Możemy wrócić na naszych pociągów. Czekaj, jakżeż to tutaj się będzie przycinać? Jak tu jest nieparzysta? Czekaj, tu była parzysta liczba. Torów? Też mi się wydaje, że nie. Nie, tu była nieparzysta, tylko wykorzystywaliśmy jeszcze jeden tor ekstra. A tutaj główny tor. Tak. Czekaj, tu nie ma tych torów. Co? Nie, to trzeba wszystko wyłożyć, jak nie ma tutaj torów. Tutaj tory muszą być akurat. Dobrze, może od tej strony sobie zacznijmy. Może to jest lepszy pomysł trochę. Dobra, tutaj wejdzie mi to? Nie. Tu? Tym bardziej. Tu? Chodzi. Źle. Kurczę, to jest tak pocięte to wszystko, że się nie chce nic tutaj normalnie budować. Nie, no cały czas się nie wybudowałeś tak, jakbym chciał. Kurczę. O, dobra. Mamy to. I jak już się zacznie, to z tego co pamiętam, to już zawsze wychodzi dalej. I tutaj, w tym wypadku, byśmy zrobili... I się zaraz zastanowimy, co z tym fantem zrobimy. Ciach. Jeszcze jeden tor tutaj zrobimy. On nie będzie póki co jakoś tam strasznie używany. Co nie? On tu będzie sobie biec prosto i tutaj prosto. Ja zaraz pomyślę, gdzie go tam pociśniemy, bo on gdzieś tu będzie musiał jechać dalej, co nie? On tutaj sobie jedzie, co nie? I on albo pojedzie tu i zjedzie w podziemia, albo to będzie... Dobra, to jest lepszy pomysł. To będzie dworzec towarowy. Towarowy pociąg. Towarowy pociąg. O, słuchaj, tutaj widzę, że jest dopiero tutaj rozjazd. Na pociągi A i pociągi B. Fajnie, że to jest... Aha, bo to jest w ogóle w taki sposób, że... Dobra, nie pomyślałem trochę o tym. Pociągi towarowe. Pociągi towarowe miałyby tutaj idealny spot. Czekaj, pokaż mi, czy to by mi tutaj weszło. O, daję to właśnie w ten sposób. Nie wejdzie. No dobra, no trudno. Musielibyśmy to tutaj gdzieś montować. Ojej, ja tu już zaczynam robić komplikować sytuację. Dobrze, jeżeli byśmy to tutaj w ten sposób chcieli wstawić, czekaj. To jest kompletnie za blisko. Dobra, trochę oddalmy. Czekaj. Tak, dzisiejszy odcinek całkowicie spędzamy na tym. Ktoś się jeszcze myślał, że może coś jeszcze innego? Nie, spokojnie. Dobra, niech będzie w ten sposób. I tutaj... O, dotąd. Tu sobie to... Nie, czekaj. Stąd tutaj będzie wjeżdżać.
Dobra, to jest chyba według mnie dobre rozwiązanie. Bo oni raz będą lubią takie dworce właśnie w centrum gdzieś tam w miarę miasta. A B tutaj jeszcze aż nam to tak bardzo nie psuje. Dobrze, póki co zrobimy to sobie w ten sposób. Czyli jak teraz pomyślałem, to ten tor równorzędnie mógłby być torem stąd. Nie, dobra, bez przesady. Dobra, tutaj jest dobrze. Ten tor... Czekaj. Dajmy sobie linię pomocnicze na razie. Okej, dobra, tutaj będziesz jechać dotąd. Dokładnie. Tutaj dojedziesz do tego miejsca. Daj mi to, kurczę. Dobrze, rozumiem. Tu, bo tu musimy zrobić zjazd. Okej. Widzę, że masz problem. Dobra, stąd. I tak jak tutaj, tu. Dobra, stąd. Będzie jechać tędy. I tutaj. Dobra, to jest droga A. W sensie tory A. I tu będą tory B. Czekaj. Wybierz to. Przeproś, że się źle zbudowałeś. Dobra. Ciach. Dobra, niech już należy tak będzie. I tak. Stąd ta część musi pojechać do góry. To jest po prostu pewne. To jest jak w banku. Stąd tutaj ty i ty sobie tutaj skręcisz. Okej, niech ci będzie. Co jeszcze masz? Dobra, wyłącz siatkę, linie pomocnicze. Jak najdłuższy ten zakręt. Tak. Okej. Dobra. Prawie to się udało, tak bym chciał. Czekaj. Na maksa. Dobra. I to jestem w stanie zrozumieć. I teraz tak. Tu jest nasza linia. Ta linia będzie tutaj skręcać. Będziesz mieć tu raz przystanek, co nie? I tu będzie twój drugi przystanek. Nie, niech nie będzie w to samo miejsce. Dobrze, rozumiem, że całkiem dobrze to się tutaj póki co zgrywa. I tak, ta niebieska linia, z tego co pamiętam dobrze, i fioletowa, i jedzie tutaj. Dobra, czyli że już nie musimy tutaj nic kręcić. Jedyne co trzeba pokręcić, i to akurat jest nieuniknione, to jest puścić pociąg tu. Tutaj trzeba puścić pociąg. I tu mamy ten tunel, co nie? I my możemy go jakoś wykorzystać. Do niecnych celów, żeby nie było, do niecnych celów. Tu mamy bardzo dużo tych slotów, nie wiem czy zauważyliście. I według mnie możemy wykorzystać kolejny do zjazdu tutaj w podziemie. A, dokładnie, coś takiego. I tu będziemy jak najostrzej zjeżdżać w dół. No, dojechaliśmy do maksa. Ten dworzec jest gdzieś tam daleko. O, i to będzie bardzo długa przejażdżka. Pod dnem. Dobrze. Okej. I tutaj trzeba wjechać. Dobra. To tak, czekaj, wybórz to, co jest pod wodą. Świetnie. I to trzeba wpuścić gdzieś tutaj. Dobra. Dobra. Mamy to. Ale pociąg, powiem wam tak. Ja bym się chętnie czymś takim przyjął. To jest trans w ogóle. Właśnie, nazwa dla tego jeziora. Jakby ktoś był skłonny napisać, to chętnie. Ale to jest pomysł. Taka trasa. Taki pociąg, kurde, tylko się źle tutaj chcę postawić.
No nie ma, już niech ci będzie, ale ja mam na to na szczęście patent. Żebyś tutaj się tak źle nie stawiał. Dobrze, ciach, ciach, ciach. A nie, czekaj, czekaj, czekaj. Aby ułatwić sobie sprawę, to wyłóż tutaj to. Jedziesz tutaj. I później tu wracasz. Okej, dobra. I ciach. I naszą żółtą linię, jak mi się udało tutaj złapać. Czekaj. Usuwamy stąd. I pociągi jeżdżą z tego pionu, który tutaj chciał widzieć. Dobrze. Czekaj, 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 bo ja widzę, że tutaj jesteś już, masz pęda i jedziesz dalej, ale pokaż mi linię. Okej, okay, jest już jakiś pierwszy pasażer tutaj czekający. Dobra, niech się będzie. No, trasa jest naprawdę ciekawa, powiem tak. I na pewno tutaj, tak, pociągi zewnętrzne muszą przyjeżdżać. I widzę, że już jest tutaj dużo chętnych, którzy by tu przyjechali. Tu widzę, że jakiś stoi. Nie. No tak, bo tutaj są pociągi i te zewnętrzne, i te wewnętrzne. To no tutaj mogą stać, tak? I przyjeżdżają jakieś jeszcze stąd. Z tego dworca jakiś jedzie. Okej. Okay. Czemu by nie? Dobrze, wiem, że mogę kupić nowy kawałek ziemi. Tutaj na razie nic nie możemy jeszcze kupić. Się robi już znowu noc. Dobrze, jak tam jest czas? 26 minut odcinka. No, a dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy. Niedługo to ja przestanę mówić, że będzie kolejny trochę dzisiejszy odcinek dłuższy, bo to nie ma sensu. Dobra. Czyli jeżeli byśmy chcieli to puścić w ten sposób, to to pójdzie. Okej. Okay. Dobra. Bo to trzeba to jakoś podłączyć. W sensie tu musi to jakoś zakręcić. Wyłącz siatkę. Nie. Nie, nie, nie. Ty tutaj się nie łączysz. I ty stąd, tutaj, włącz siatkę. Skręcasz tutaj. Dobra, wspaniale. I tutaj włączamy sobie linie pomocnicze. Czy te linie pomocnicze mi tu jakoś pomogą? Bo on tutaj, ten pociąg w sensie, musi jechać tak, żeby mnie tutaj zadowoliło. Dobra, ta jest w miarę zadowalający kierunek podróży. PKP. Tutaj właśnie, jak tam ludzie korzystają z tego? Widzę, bo widzę, że przyjeżdżają co chwilę pociągi, tak? To jest akurat pewne. Wow, wow, wow! Z zagranicy. Tam z daleka. I widzę, że to jest w ruchu. Że tu dużo ciągów jedzie. Ciekawe, ciekawe. Tracimy pieniądze i tracimy ludzi. Ciekawe, czemu? Tak, bo trzeba zrobić nową dzielnicę mieszkalną, a na razie tym się nie chce zająć. Dobrze, na razie zwolni mi trochę czas. Tu trzeba oczywiście zrobić drogi jednokierunkowe, ale na razie mi się tym nie chce się tym zajmować. Wyłączmy tutaj skrzyżowania, będzie to szybciej dzięki temu działać. Dobrze, nasz maglev, co tutaj jest, to nie? Kolej jednoszynowa. Musi tu koniecznie zakręcić. O, dokładnie. Nie w ten sposób. Nasza kolej jednoszynowa musi tu zakręcić. Tylko tak, żeby on tutaj tu miał pit stopa, a nie dalej. Dobra, niech już będzie w ten sposób. Tylko gdzie jest stacja? No i stacja to jest. Stacja to jest trochę daleko. Przecież też mogę się domyśleć, że tutaj zawsze są problemy z tym. Dobra. A mogliśmy, tak teraz się zastanawiam, puścić to tędy. Puśćmy tędy, tak, bo tutaj to się, tu będzie jechać zygzakiem i nie wiadomo, gdzie dojedzie. Tutaj na razie się zostawmy te tory, bo tutaj będzie dojechać po prostu gdzieś dalej, tak. Stąd, tutaj na tą część dzielnicy. Powiedzmy. Dajmy sobie tu, po prostu podniesiemy to. O, może tak. Dobra. I stąd. Czekaj. Nie to. Stąd tutaj. I tu musimy jakoś tak zrobić, aby ta nasza kolej jednoszynowa. Wow! Trzęsienie ziemi? Czekaj, gdzie? Gdzie? Okej. Okay. Trochę jest kiepsko, bo znowu nam kanał wysadzi.
Ale trzęsienia ziemi to się, powiem szczerze, powiedziawszy, że dzisiaj nie spodziewałem. Dobrze, ale szkoda będzie, to dajmy im tutaj drogi ewakuacyjne, bo ja zawsze drogi ewakuacyjne, jak już może założyliście, buduję na sam koniec. Kiedy jest już problem, to wtedy się ewakuuje. Nie ma problemu, nie ma problemu. Dobra. Jakby tutaj wstawić to, żeby dobrze w miarę. Tu byłby dobry, ale tutaj kamienie są. Dobra, inaczej. Ile mieszka frajerów w Bemowie? Trochę ponad 1000. A tutaj nie mieszkają ludzie. Okej, dobra, czyli nie ma aż takiego wielkiego problemu. Ale dajmy sobie już ten duży schron. Już, że było tak na przyszłość. Że jednak trochę się troszczą tych ludzi. Zawsze możemy go. Czekajcie, gdzieś tutaj jeszcze wmontować ten nasz. O, gdzieś mi tu wszedł. No może bez przesady. Tutaj właśnie. Ale droga jednokierunkowa, to wiesz co? To nie jest dobry pomysł. Bardziej bym go gdzieś chciał postawić przy głównej drodze, ale widzę, że tutaj też jest to problem. Dobra, tutaj jest zmiana przy głównej drodze. To może być. Jak tutaj macie z zasięgiem radiowym? Okej, szybko się dowiecie, że trzeba się ewakuować. Świetnie. To tak, dajmy sobie drogę ewakuacyjną. Tak. Czekaj, czy o Mołotów też zahacza to trzęsienie? Nie, to tutaj patrzymy i tutaj. Zahacza. Bemowo całe, Mołotów i tu trochę moich składowiska. Dobra, to tak. Stąd jedzie sobie nasz kochany autobus tędy. Tutaj. Tu tędy, tak, od razu już ominiemy to wszystko. Tędy będzie jechać. A niech ci już będzie. Jak tutaj się dojeżdża? No, a tutaj akurat macie problem, tak? Tu jakoś musicie sobie już dojść. Tutaj, tu koniecznie. Tutaj może się przydać. Czy tutaj? Dobra, już niech będzie nawet tutaj. Tylko on tu będzie musiał stąd później manewrować. Tak, ale tutaj jest dużo ludzi, się już nie mieszka. To może się ewakuują jeszcze przy okazji. Dobra, tędy. Tutaj. Okej, te dwa przystanki można zrobić w jednym. I tutaj. Dobrze, świetnie. Ewakuować. Dobrze. Mam nadzieję, że będziecie się ewakuować. Czekaj, pokaż mi mapę ewakuowania. Dobra, powoli się wy tu ewakuujecie. Okej, to jest handel? Nie, to są ludzie. Dlaczego wy się nie ewakuujecie? Halo? Macie autobusa. Ci się nawet ewakuowali już. A, może ich tutaj nie ma, czy co jest? Okej. Pokaż mi, nie, to jest całe Bemowo. Nie, rozumiem. Przepisy jakieś macie specjalne, czy co? Mokotów? Nie, no, Bemowo, czemu się nie chcecie ewakuować, frajerzy? Dobra, nie, to nie, tak? Nie, ja nie będę jakoś tutaj specjalnej troski puszczać. Dobrze, nasze autobusy powinny już wjechać na miasto. Gdzie one są? Światła się tu pojawiły. Koniecznie. Koniecznie te światła tutaj są niezbędne. Dobrze, gdzie są nasze autobusy? Ja się pytam, przepraszam bardzo. Że, dobra, lód się schodzi. Niekoniecznie od tych. Czekaj, może wy jesteście wydajeni jakiegoś innego? Ale tutaj nie przypominam sobie, żeby było dużo. Jest ten schron. Dobra, włączmy i ten. Jeszcze jeden nie zaszkodzi. Okej, zobaczmy, czy teraz się ewakuujecie. Włączyłem drugi. Aha, okej, dobra. Jednak chcieliście do tamtego iść. Dobra, niech ci będzie. Dobra, wy się też ewakuujecie. Dobrze, to jesteśmy ogólnie przygotowani na jakieś tam trzęsienie ziemi, czy to nie wiadomo. Będzie. Wy macie problem ze śmieciami. Dobra, śmieci wam tutaj postawimy też raz. Dobrze, jak tam jest z czasem? 34 minuta odcinka, kurczę, nie. My tu te rondo wstawimy dzisiaj. I zanim jeszcze będzie tu rondo, to tą kolej jednoszynową skończymy.
To jest też pewne. Bo ja tutaj nie zamierzam w taki sposób zrezygnować dzisiejszy odcinek skończyć. A teraz tu widzę, że jakby to trochę nie dam. Tu chciałem to puścić koniecznie dołem, pod tym. Ale widzę, że jest jakiś problem. Trzeba obniżyć trochę teren. Dobra, daj coś takiego. No i pod tym już powinno nam to przejechać. Dobrze, tracimy trochę forsy, ale forsy to nie mamy dużo i wszystko mi tak straciliśmy. O, dobra, jest, właśnie. Tylko tu trzeba zjechać w dół po prostu. Dobra, to stąd jak już zacznie jechać to w dół, to powinno być dobrze. Okej, okay, widzę, jeszcze niżej trzeba zejść. Tak, bo on jest tutaj niżej. Dobra, niech ci będzie. Proszę bardzo, masz. Coś takiego ci już powinno wystarczyć, spokojnie. No, i bardzo dobrze. Dobra, i tak, tutaj ulepsz kawałek tej drogi. Ciach. I ciach, niech ci będzie. I tutaj gdzieś ten nasz kolej jednoczna wjedzie sobie, tak? No mniej więcej jakoś to w ten sposób. Tutaj wróćmy z tą drogą. W sensie z tym. Ciekawe za ile będzie tam to apogeum. Już jestem ciekawy. Znaczy mam nadzieję, że dzieje, że dzisiaj, tak? Mamy przyspieszyć sobie czas trochę. Bo jednak już chciałem to wszystko załatwić dzisiaj. Jeśli mam być szczery. Już dzisiaj zacząłem ich tutaj ewakuować, to chcę, żeby to dzisiaj było. Dobra, czekaj, look. No powiedzmy, że całkiem dobrze. Tutaj zahaczy to prawie o ziemię, ale jedzie. Jedzie. Dobrze, to nasza... O, trzęsie. Jest. Dobra. Jak nic mi ten kanał oczywiście tutaj rozwali, to jest pewne po prostu. Dobra. Okej, okay, rozwaliło mi tu most, czyli to też zaraz rozwali. Kurczę, dworzec! Jak mi tu drogę niszczy, kurde! Ale ja. Kurczę. To mnie tu naprawdę dużo wyrzuciło. Jest, wyrzuciło to. Dochodzą cały czas frajerzy, nie wiem jakim cudem, ale... Ale idą jakoś tutaj jeszcze. Dobra, niech ci będzie. Już? Ile mi tu trzęsiesz, kurcze? Będę musiał to teraz naprawiać wszystko. A tu ładny kawałek ziemi rozwaliłeś. Dobrze, jak on tam tutaj jeszcze mi tutaj trzęsie, tak, w międzyczasie... Ja to muszę już naprawić, bo to jest akurat najważniejsze. Okej, okay. Chyba się skończyło, tak. Czekaj. Informacje o mieście. Raport katastrofy. 140 rannych, zniszczone budynki, kilometry, płonące budynki, płonące drzewa. No dobra. No niestety. To się fajczy. Jak żeby coś nowego. Dzwoni ludzi do domów. I tak samo tutaj dzwoni. Dobrze, dzwoniłem was. Okej, okay, tu jest całkiem dobrze nad tymi drogami. Z tego co widzę. Na pewno były z drzewkami, tak? Dobra, dotąd. Okej, włączmy tutaj linie pomocnicze. No, sami widzicie, była katastrofa. Muszę trochę dłużej już tutaj to teraz muszę to wszystko odbudować. Co nie? Jaka tu była droga, tak szczerze powiedziawszy, bo nie pamiętam. Czekaj, nie, napraw drogi. To jest dobry początek. Napraw. Okej, okay, z drzewkami, świetnie. Napraw. Wow, ale tu się fajczy. To jest akurat bardzo zławe, to się aż tak bardzo fajczy. I rudy rozwaliło. Rozwaliło mi tutaj rudy. Nie mają ścieków, czyli reszta miasta nie ma reszty. Dobra, macie, już was połączyłem. Powinno to się zacząć się powoli na chwilę łączyć. Dobra, i ta nasza główna droga, bo to jest akurat chyba jedna z poważniejszych rzeczy, które mi tutaj rozwaliło. No bo jednakże
jak rozwala główną drogę, to chyba się nie cieszycie wszyscy. I to jeszcze przez to schrony tutaj zwaliło. Dobra, ciach, ciach, okej. Ciach. I tu ta droga w miarę prosto jechała. Czekaj, tu... Jeszcze to mnie rozwaliło. Wiesz co? Już mogłeś sobie to odorować. Czekaj, tu jest jakiś rów się zrobił, czy co? Let's see. Jest rów, jest rów. Okej. I to nie taki mały. Dobrze. Sobie to dajmy. Ciach. I... Nie, tutaj stąd. Ciuch, 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 ciuch. Dobrze. Tutaj widzę, że czekacie. Już wam to naprawiam. Ciach, ciach. Możecie dalej jechać. Chociaż nie jestem przekonany, czy to co jeszcze... Gdzie jechaliście, to jeszcze to istnieje. Ale... Możecie jechać. Dajmy sobie tutaj, tu mi się z tego co wydaje, to to było podniesione. Dobra. I tu jest woda. Przenieś się woda, bo nie mogę wbudować drogi. Tak, tutaj mi dużo tej dzielnicy wyrzuciło. I Bambaya. Kurczę, Bambaya mi tu wyrzuciła. Bambaya akurat tu jest jednym z podstawowych środków komunikacyjnych. 41. Dobrze, powiem wam tak. Ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Bo nie będę wam tutaj tego w nieskończone przedłużał, co nie? Ja to ponaprawiam sobie wszystko. Tu się wydarzyło. Ale tak, bo tutaj mamy problemy z tym. Ja ponaprawiam tutaj to miasto na ten lapsie teraz, tutaj rondo i widzimy się w kolejnym odcinku. Natomiast ja się muszę zająć po prostu tym, co mi teraz tutaj wyrzuciło. Ponaprawiam to trochę póki co. Tak, tu widzę, że jakiś bug się jeszcze zdobił. O, dobra, mogę drogę wybudować? Jest, świetnie. To tylko to jeszcze na koniec już. No dobra, niech ci już będzie. Dobra. Jeśli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, tu się kolek jeszcze zrobił. Co, jeszcze nie mogę tego naprawić? Nie, no mogę. Dobra, cześć!